are you planning to do, son? Something subtle. Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Zajebisty start. Jeszcze raz. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Just Cause 3, w którym wykonamy kolejną misję, być może nawet więcej niż jedną misję fabularną. Ach, kurde, wyratowałem się jeszcze. Pięknie. Zobaczmy, o co chodzi tutaj. Sheldon, nieobecny od momentu wysunięcia oskarżeń o zdradę przez Rico, wraca na scenę informując swego dawnego protegowanego o planach Diravelo, który chce wywieźć z Medici niszczycielski pocisk bawarowy. Dręczony poczuciem winy, Sheldon oferuje wsparcie w postaci swej skromnej osoby. Zobaczmy, czy to wsparcie jakoś się przyda. Sheldon. Well, nice of you to stop by, son. So you're finally ready to join the fight for Medici. Look, before we get down to business, there's something I need to say. I am a rotten, backstabbing old bastard. That's true. I double-crossed a lot of despots who thought I was their best goddamn friend. But in the end, Rico, there's only three people I trust. Myself, obviously, Uncle Sam, and you. Look, Buckaroo, I may not always be on the up and up, but I would never betray you. I know, it was Zeno. I knew it. I knew from the get-go that lily-livered little yellow belly was up to no good. You know, Sheldon, one day I'm going to ask you exactly how it was you and I met on the boat that night my parents died. And I bet I'm not going to like it. Adema! What are you doing here? Rosa said I was needed. Rosa? Told me where to go. How did she... Sheldon? Yes, Rico? Cozying up to the new leader of Medici already. Oh, come on, partner. You know you can't teach an old dog new tricks. Why, Rosa Manuela is a champion of freedom. And freedom is my middle name. Now, what say we stop that bomb and save the world? Come on, buddy, shake a leg! Ej, a może by tak wysadzić te bomby w trakcie w tym samolocie, co? Z tego, co się orientuję, to bawar chyba nie jest jak... W sensie, wiecie, jak bawar wybucha, to nie jest jak pocisk jądrowy. W sensie, to nie skazi chyba terenu. Ani nic takiego. My intel says they're loading it onto a plane bound for, shall we say, less rebellious shores. I say we hitch ourselves a ride. Jak mówisz, Sheldon. Dobra. O, proszę, już ten dupny samolot tam jest w ogóle. These roads don't even show up on agency maps. They'll never suspect us. I've got a bad feeling about this. You know, you need a more positive outlook on life. You've got an infinite parachute, for Pete's sake. And a loudmouth Texan. Proszę, proszę. Taki trochę diss a propos rozwiązań growych. Że właśnie mamy samo spadochron, którego nie musimy nigdy uzupełniać, tylko po prostu otwieramy i zamykamy go kiedy chcemy. Ani nie uzupełniamy tego spadochronu, ani nawet ten. Ani nie składamy jakoś ręcznie, zanim go odpalimy ponownie. Shit! The roadblock! Never stopped me before. That's a rod, Rico! Drop on up in there! The bomb's on a truck inside! We'll take care of business once the bird is airborne! To było mi ogarnąć, kurwa, samochód z nitro. Ooh, hot damn! I forgot how much fun this stuff was! We should hang out more often, Rico! Hurry! We're gonna lose her! A co ty nie powiesz? Dawaj, dawaj, zdążyłem! Nie! Zdążyłem! Fuck me! Kurwa, no ale jakbym miał nitro, to bym zdążył, no. Ale sobie za bardzo się zatrzymałem na początku.
Shit! The roadblock! Never stopped me before. That's a rod, Rico! Drive on up in there! The bomb's on a truck inside! We'll take care of business once the bird is airborne! No i dawaj, od razu po tej, po zewnętrznej. Okej, nie wiem, czy to był taki nagły zamiast tak wjechać z wyskokiem, to myśmy wjechali, zatrzymali się w połowie wjazdu i wjechaliśmy na wypadek. Strasznie dziwne. Hey, safety zone. Looks like they're already here. Dima, disarm the bomb. Sheldon, you fly the plane. I'll do the rest. Okej, ale to było szybkie. Ale on poważnie nad broni nie odbezpieczył? No co za idiota. I'm going on top. Auto rodeo, mówisz? This is one hell of a plane. Oh my, this might take a minute. You are predictable, Rodriguez. Now, I have you. The traitorous Dima and that bastard Sheldon, all in one convenient tin can. Then, and I will kill you swiftly. Refuse, and I will shoot you down. Either way, you die. Ja bym tego powiedział, jak ja to zniszczyłem, nie? No ale jakaś. Nie powiem, bo widzę, jakie byłoby chyba teraz chyba na miejscu. Ej, co jak oni go tak zniszczyli mocno? King of the Skyway. Strzelkami z jakiejś bardziej skutecznej. Stał z gravelą, tutaj ludzie mają zeza. See that city, Rico? That is the capital of Medici. It's called Città di Ravello. You know what that means, hombre? Di Ravello City. Can you believe this guy? Hang on, Rico! Going up! Bez jakim cudem Rico się trzyma na tym samolocie? My lecimy z prędkością co najmniej 200-300 km na godzinę.
Jakby nie mam jakichś magnetycznych punktów, to ja nie mam pojęcia, jak się trzyma. Samolot idzie dalej jakoś. Jaki błąd! Uceluj! Kurwa! Bierte myszkę i celuj! Aha! Magic! Dima kurwa nie żyje. XD. Bo mi padnie wyrabią zamierzaniem kurwa tego ostatniego celu. I'm in. Sheldon, open the hatch. You got it, amigo. But don't do anything crazy. Oh, hell. Who am I trying to fool? No właśnie, sam nie wiem. Fail, you wing bastard! Fail! Ale muzyczka jest fajna. I'll give the general this. He does make a very pretty bomb. Nice work! Get you later, Rico! And thanks for flying Air Sheldon! No i jakoś to poszło miarę spoko. No, no, no! The plan was perfect! You are the most elite, private, military force in the entire world! How can you fail to kill a weak-minded child with a rope and a squirrel suit? Now, I gift-wrapped Rodriguez for you, and now he thinks I am playing medicine like some pathetic cur! And no, no, that blue flame of Bavarium will scorch the earth, and I won't lose Medici or his precious minds because of your stupidity! Look what you made me do! Po trzecim uderzeniu ten gość już był martwy, tak mi się wydaje. Clean that up. Of course. Rebels, they attack at will, then scurry safely through the wall. Attack them. Make sure the rebels know you are coming. You send your best troops. Get that fool Zeno out of their prisons. I want to know everything he knows. I want to make sure that Rodriguez doesn't learn one thing from that stupid coward. And if you see that false prophet Rosa Manuela, burn a bullet through her. Do not fail me again. Patrzcie to, jak bardzo Di Ravello zmienia podejście i pokazuje coraz bardziej, jakim jest po prostu pierdolniętym psychopatą, kiedy tylko coś nie idzie po jego myśli. That all you got? I love driving through Medici. Once the general Rico, and all of his me and the rebels were moving some stolen supplies from the north. Meet us on the wall. We got some news that Di Ravello might be onto us. We might need your help, amigo. Tak mówisz. Zobaczmy. Strażnik na murze. Mario kontaktuje się z Rico i wzywa go na olbrzymi mur obrony Di Ravello. Mario stara się przemycić skradziony sprzęt wojskowy, lecz podejrzewa, że generał depcze mu po piętach, przez co cała akcja oraz Rosa
są w niebezpieczeństwie. Dobra. Lećmy zatem. Jakby powiedzcie mi, czy w momencie, w którym DiRavello stracił swój własny mur obronny, to czy on w tym momencie nie został takim jednym wielkim debilem i nie pokazują tej swojej debilności, tego swojego debilstwa od dłuższego czasu, skoro nawet nie chce odzyskać czegoś, co byłoby dla niego, jak sam stwierdził, błahostką? Skoro on, dla niego błahostką jest odzyskanie każdego z tych miast, które ja wyzwoliłem, no to czemu on tego nie robi? To chyba jednak nie jest taka błahostka. Come on, Mario! Rico! Ever since I built this thing, I say someday Mario Frigo is going to stand on top of this wall and urinate off the edge of the world. You always dreamed big, Mario. I've done it 3 times since I've been here. You should try it. If DiRavello is onto us, his forces won't be long in coming. What's she doing here? Rico, you try telling Rosa Manuela where not to go. Rico. It's too dangerous for you to be here. I am a symbol as well as a leader. You understand that? It's why you tear down statues and rid our nation of poisonous propaganda. And what if DiRavello tears you down? We don't have statues of you. Well, actually, if... Excuse me, I have a sculptor friend. Mario, take her back. I'll hold the wall. Okay, so he's not my friend, but he's a social media friend. Co to jest ta walka o wyzwolenie regionu? Rico, we're back at the cove. How's it going? No time to talk. Niestety nie, ale narzekać też jakoś nie ma. Hey, make sure you keep those supplies intact, Rico. The rebels need that equipment. No Jezu, wyceluj! Ja będę na nich czekał. Brace yourselves, they're coming again. Hostile choppers inbound. Rico, use the AA guns. Po co? Nie po to blokowałem ten śmigłowiec, żeby z niego teraz nie korzystać. To jest najlepsze, jeśli chyba nie skupiła teraz na mnie, nie? Ja mam słodę bawarową, która sprawia, że jestem nietykalny, tak długo jak ona działa. Yeah.
czwarty. To jest aż za proste. No ale kurde, w sumie jakbym miał ten. Kurde, jak się nazywa ten śmigłowiec? Ten mój drugi ulubiony, zaraz po tym złotym bawarowym. Navajo. Jakbym miał CS Navajo, to też byłoby to równie proste. Tylko że ten śmigłowiec po prostu musiał przywoływać częściej. To nie by częściej niszczony. Idealnie wyczuty. Beach, please. Myślałem, że coś na faktycznie teraz trudniejszego dało. Chociaż w sumie racja, w to ciężej jest wycelować niestety. Ten minus, że niestety śmigłowce nie mają namierzania celu i to jest właśnie taki duży minus tego, że tutaj muszę samemu to namierzyć albo po prostu do nich strzelać. Kurde, prawie! Prawie go wyczułem. No nie wierzę, unika wszystkiego, no come on! Ten minigun to jest najlepsza akcja po prostu na te odrzutowce, nie? Uff, dobra, odpaliła się śmigłowca, Boże. A i tak śmigłowiec wybuchnął. All right, Rico. It's just you and me now. Zino, tyś naprawdę pomyśl, czy na pewno tego chcesz.
A mogę nie? Mogę na wingsucie go załatwić? Czy muszę jechać na motocyklu? Get the trader, Rico! The rebels will hold the wall. Okej. To kurwa! I'm sorry, Rico, for letting Zeno escape. Spilt milk, Dima. I'll take care of Zeno. No, dzięki temu pójdzie gładko. Let me go! I never wanted this to happen. Bavarium had great potential for novel new uses in chemistry. Nightlights and magnetic bracelets. Bavarian geodes were sure to sell to tourists. Please let me go! I never wanted to myśleć wcześniej, stary. Żegnam! Zeno's been taken care of. A lot of people here at the Cove didn't make it. We have to end this war, Rico. Yes, it's about that time, old friend. Oh! Proszę, czyżby szykowała się finalna misja fabularna? The time has come to tear down the last of the Ravello's central command strongholds. Come see me. Czyli rozumiem teraz co? Niszczymy teraz tutaj, niszczymy ten sztab, wyzwalamy to, a potem idziemy pod Ravello? FOV, rzut powstańczy. No, to będzie to. Dobra, ale tym się myślę zajmiemy w kolejnym odcinku dopiero. W tym ode mnie to już będzie wszystko. Bo jeśli dobrze myślę, to kolejne misje będą jednymi z ostatnich. Ale jeszcze zobaczmy, jak to wygląda na płasku postępu. Wyzwolenie. Są regiony. O, misje i wyzwania. Zobaczmy, w akcie trzecim. Dwie misje tylko zostały! Czyli tak, w kolejnym odcinku skończymy grę. Proszę, proszę. Odblokowane wyzwania wszystkie. Wyzwania Insula Fonte wszystkie. Insula Dracon też wszystkie. No w Insula Striate jeszcze mi tam kilka zostało. Do zrobienia? Niewiele, ale coś tam zostało. Ale proszę, proszę. Dwie ostatnie misje fabularne zostały. Które na spokojnie w kolejnym odcinku zrobimy. Wszystkie znajdźki, pamiętniki di Ravello. Statystyki są istotne. Podjemna forteca, lądowa inwazja mechów, skok na morski bawar, wszystko gotowe. Tutaj schematy w garażu, to jest mi tam niepotrzebne. Dobra, no to co? Ode mnie w takim razie to będzie tyle. Jak już powiedziałem, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym i zarazem ostatnim odcinku. Zagrajmy w Just Cause 3. Cześć!